Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa zaprosić na 22. edycję Międzynarodowego Festiwalu Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie. Jak co roku, już przez 22 lata, prezentujemy na wspólnej scenie festiwalowej najnowsze projekty wybitnych artystów gwiazd polskiego i światowego jazzu oraz premierowe projekty młodych twórczych artystów, młodych muzyków. Jak co roku mamy patronat UNESCO na naszym festiwale, ponieważ 30 kwietnia połączamy się w Światowy Dzień Jazzu, a ten Dzień Jazzu organizuje od kilku lat UNESCO. W tym roku główne koncerty będą w Waszyngtonie. Główne gwiazdy festiwalu to 24 kwietnia Antonio Sanchez, wybitny perkusista współpracujący często z Patem Mefiny, natomiast od wielu lat również prowadzi własne projekty artystyczne. W tym roku przywiezie do Krakowa kwartet Migration z znakomitymi muzykami, a więc będzie to solidna dawka tak zwanego straight ahead jazzu. A już 26 kwietnia w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga zaprezentujemy Państwu artystę, którego poleca Quincy Jones. Na całym świecie ten artysta już koncertuje. Młody kubański pianista Alfredo Rodriguez ze swoim najnowszym trio. Bardzo interesująco zapowiada się również koncert w Radio Kraków 26 kwietnia. Koncert poświęcony pamięci Janusza Muniaka. Nazwaliśmy koncert Mistrz i Uczniowie z tego powodu, że jak Państwo pewno wiecie, albo nie wiecie, mnóstwo młodych muzyków, którzy ukończyli akademię muzyczną, czy na Krakowską Szkołę Jazzu, znają skalę, znają akordy, są świetnymi improwizatorami, ale codziennie grywali w klubie u Muniaka właśnie ze świętej pamięci panem Januszem Muniakiem i uczyli się rzemiosła muzycznego, uczyli się duszy jazzowej, czegoś, co jest najważniejsze później w kreacji koncertowej. Dlatego serdecznie zapraszam do Radia Kraków 26 kwietnia na koncert Mistrz i Uczniowie pamięci Janusza Muniaka. 28 i 29 kwietnia będą zespoły młodego pokolenia, krakowski zespół High Definition z znakomitym projektem Piotra Orzechowskiego, Huligana, który się nazywa Bukoliki, ten projekt. Piotrek z zespołem nagrał płytę i można będzie na żywo usłyszeć materiał z tejże płyty. A 29 kwietnia również w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga wystąpi krakowski zespół Krakow Jazz Collective. 8 muzyków, którzy już zdobyli różne nagrody na różnych konkursach, a teraz zrealizowali pod kierunkiem artystycznym Mateusza Gawędy znakomitą płytę, która będzie miała swoją premierę właśnie 29 kwietnia w Krakowie i można będzie oczywiście tę płytę sobie kupić podczas naszego festiwalu. 30 kwietnia, jak tradycyjnie już od lat, urządzamy Międzynarodowy Dzień Jazzu. Chcemy zaprosić Państwa do nowej sali koncertowej na Zabłociu. Nazywa się to Krakow Groove Lab, ulica Romanowicza 19B i tam cały dzień będą dżemy i koncerty młodych artystów związanych z Krakowską Szkołą Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, a wieczorem znakomite gwiazdy Antimos Apostolis, legendarny polski gitarzysta muzyki fusion, który zaprosił dwóch genialnych muzyków współpracujących na co dzień z Johnem McLaughlinem. A zatem będzie się wiele działo, zapraszam na 22. Międzynarodowy Festiwal Starzy i Młodzi, czyli Jazz Krakowie od 24 do 30 kwietnia. Szczegóły są na Facebooku lub na stronie www.jazz.krakow.pl.